Witam serdecznie całe nasze grono, całą naszą społeczność dzisiaj. Witam serdecznie rodziców, młodzież, witam zaproszonych gości. Ten rok był, tak jak powiedziałam już wcześniej, nieprzewidywalny, natomiast właśnie dzięki temu pewnie nauczyliście się szukać różnych rozwiązań w różnych sytuacjach. Nie boi się kuli walki, wytrwałość i hartucha co dnia, to twoje stalowe DNA. A sam z autopsji wiem, że osiąganie sukcesów zarówno w edukacji, w sporcie nie jest łatwe. To was kosztuje dużo wyzwań, ciężkiej pracy, poświęceń. Myślę, taka ciężka praca to jest coś, co determinuje też ten klub, tą społeczność, bo bez ciężkiej pracy nie osiągniemy nic. Można, jeśli chodzi o rocznik 2010, jest to nasza klasa czwarta i klasa piąta. Zajęli pierwsze miejsce w lidze Orlika Starszego, awansując tym do Ligi Wojewódzkiej, gdzie zajęli ostatecznie drugie miejsce. I zapraszam teraz panią wychowawczynię Ewę Kubas i najwyższą średnią, druga dziewczyna, Martyna Stachniak, średnia 5,50. Kończąc, życzę przede wszystkim wypoczynku, moi drodzy, bo ja widzę, ile was kosztuje ten rok, ile was kosztuje sport razem z nauką i mam nadzieję, że naprawdę od września będziemy już na 100% pracować razem, stacjonarnie.